Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj zaprezentuję, jak w BMW F11, F10 i podobnych wejść w menu serwisowe na zegarach. Oto jak to zrobić. Pierwsza rzecz, trzeba uruchomić samochód. Jak się nam uruchomił? Wciskamy i trzymamy przycisk od kilometrów dziennych, czyli ten tu po lewej stronie. O. Wciskam, trzymam. Po około 5 sekundach puszczam. O. I teraz chodzimy sobie, klikając ten klawisz od kilometrów dziennych, na unlock. I jeszcze raz trzymamy. I trzeba wpisać kod. Ten kod to nic innego jak zsumowane 5 ostatnich znaków z naszego winu. W moim przypadku to jest 13, więc ja sobie ustawię 13. O, i teraz trzymamy znowu klawisz od kilometrów dziennych i mamy menu blokowane. I teraz klikamy sobie raz klawisz od kilometrów dziennych, aby zejść w dół. Chcemy na przykład podejrzeć temperaturę oleju. Trzymamy klawisz od kilometrów dziennych i mamy pokazane wszystkie temperatury oleju, chłodziwa. Jak chcemy stąd wejść, to klikamy raz na kilometry dzienne. O, przepraszam, trzeba przytrzymać. O, i teraz na przykład chcemy sprawdzić sobie napięcie. Trzymamy. O, i takie mamy napięcie ładowania. I to byłoby na tyle. Jak materiał się podobał, zostaw łapkę w górę. Dzięki. Na razie.